Siemanko widzowie, z tej strony Wilczur Oficjal. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepsze momenty tygodnia z moich streamów. Jeżeli ci się spodoba, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i walnij w dzwonek. Dzięki i zapraszam do oglądania. No, Boxdeal, zaba. Jak ten ze Spidermana. Boxdela małego, tak ta. Ty też tańczysz. Boxdel. Też tańczy, dawaj, też z pierdzielni, tak jak na chatkę. Ziggy. Ziggy, kurde. Ziggy to jest kozak do dzisiaj. O, ja się zbija. Oj, co zbija. Boxdel i Meduza bekę zacisną. My se jaja robimy, tańce. Kurde, no piękne czasy, no powiedzcie, że to nie są piękne czasy. Tańczę z nimi. Najlepsze jest to, że ja muzyki nie słyszę, nie? To ja się czuję jak dzban. Coś napisał. Fajna ta zbira w białej koszuli z zakolami. Ja bala. Widzowie, nie wiem, czy tylko ja uwielbiam to oglądać? No nie wiem. Ja uwielbiam oglądać te machonka, pasze. Uwielbiam to, wiecie? To było najlepsze, patrzcie. Bitka. Bitka z żółwiem. Zobacz, będzie bitka zaraz. O, jest. Dymy, zobaczcie. Fame MMA. O, i będą dymy, zobacz. Wywalam się na kanapę. Ale jaja. Wszystkich przygnietli. Ale jaja. W ogóle ten poleciał na to. Ja nie mogę. Temu pół dupy widać. Ja prawda. Nie mogę. Beka. To było najlepsze, ty. Zobaczymy. Malik Montana remix. Dobrze fest. Ejła, Sahbi, I'm just, patrzy. Ejła, Sahbi, I'm just, patrzy. To będzie cringe, dobra, wesołych świąt. Patrzcie to. Ja nie wiem, czy nie wyłączę kamerki. Zobaczcie. Zobacz. Maśniutki odcinek, nie? Maśniutki odcinek, kurwa. O nie. O nie, to jest tragedia. Co ja robię? Co ja wam puszczam teraz? O Jezus. Chciałbym was o fuck. To jestem ja, mordy, to jestem ja. Ale cringe, kurde. Nie wiem, ty, czy to puszczę dalej. To jest taki cringe. O Jezus. Nie, nie mogę. To jest film nagrany Święta 2015 chyba. To jest na Święta 2015 albo na 16. Nie, na 2.16 albo na 2.15. To było parę lat temu. Dobrych. Ja wtedy miałem chyba 13 lat. Ja pierdolę. Dobra, starczy, dawaj na omę. O Jezus, nie no, chcę ci pokazać. Patrz, zobacz. Z takiego serca podziękować. To są 13 lat. Po prostu. I w ogóle wiecie, co ja wtedy robiłem? Ja wtedy nie miałem tego. Nie miałem wtedy programu do montowania filmu, więc zatrzymywałem se palcem na tym. Na telefonie. To wtedy tak robiłem cięcia. Weź
wesołych świąt i też patrzyła prosto w oczy. Tak, to ja właśnie chciałbym życzyć. Wesołych świąt. Niech się te święta. Tak, wesołych świąt. A wiecie co wam pokażę? Perełkę wam pokażę. Czekajcie, gdzie to jest? Teraz patrzcie to. O nie! O nie! O nie! O fuck, patrzcie to intro! Patrzcie to, o nie! O fuck, patrzcie to intro! O fuck! Hej, witajcie moi drodzy! To jest kolejny odcinek na moim kanale. O nie! Halo, zobaczcie, tu nic nie widać, to jest jakoś mikrofalówki, ty! Wariacie, zobacz, jakoś mikrofalówki. Tu już tu widać tylko mój kontur, jakieś tam kolorki, zobacz. Q&A, tak Q&A. Moi drodzy. Ja sobie to Q&A wtedy sam pisałem, bo wtedy jeszcze widzów nie miałem, to sobie pisałem sam te pytania sobie pisałem sam, ale jaja. Pa. A oświetlenie dzisiejszej ja. Sali jestem wariacie. I naprawdę byłem już w tylu miejscach na moim podwórku. Tak, normalnie, podwóro. Jest... Zobacz, jakie podwóro. Widzicie, tak? No, kurde, więcej. Byku. To w ogóle nie jest zadowalające, ale. Byku, zobacz, jakie podwórko. To tym bardziej byście mnie nie widzieli, także to jest najlepsze oświetlenie, jakie mogę tutaj znaleźć. No, czyli, że mucha tam jakaś lata w tle, cholera wie. W ogóle. Muzyka w ogóle, jeszcze ta stara muzyka, ona mi się kojarzy z Rezim. Ona mi się strasznie kojarzy z czasami tego Rezim, Minecraft i tak dalej. Czekajcie, co tu jeszcze było? W ogóle, nie wiem, czy ktoś to widział. Chyba nie. Z tych widzów co, chyba nikt nie widział. Rozmawiamy sobie o ślubach. Oczywiście polskich. To są właśnie najśmieszniejsze. Polskie śluby się film nazywał. Pierwszy punkt, czyli przywitanie. Oczywiście 40-minutowe. Cześć Zen! O nie! Ja cię bardzo lubię! O fuck! Widzieliśmy się od paru lat! Ej! Właśnie! Jesteś mi flaszkę winny! O fuck, ale cringe! Myślałem, że się tego nie zapomnę, ale teraz usiądźmy do stołu. I na część. Czyli środek wesela, w którym tak naprawdę bardzo dużo się dzieje. Zenek? A co ty robisz z tym? Ileż, że nie odświetnie się ubrałeś, to jeszcze podrywasz moją... Halinkę? Po pierwsze, to jest wesele. To jeszcze... Mówię, że muszę się ubierać. A po drugie, to halinka od dawna mi się podoba. O oh, fuck. Ha, ha. I teraz ja będę brał z nią ślub, a nie ty. Więc spadaj stąd jak najszybciej. No chyba, że chcesz się ze mną o oh, nie. Nie zapomniałeś się czasem, że ja z halinką byłem w łóżku? To bardziej wymagające niż utrzymanie się od żatwi na połowie oceanu. A jak chcesz się bić, to o okay. Nie. Dla mnie spoko. Dawaj! No, w sumie to sami możecie sobie wyobrazić, jak to się skończyło. O oh, fuck! Nie, o nie, wyłączam to w pizdu, chłopie. Chłopie, idź, idź, w pizdu. O, patrzcie, 100 widzów. Podziękowanie za 100 widzów na... Na moim pierwszym kanale, na moim pierwszym kanale to było. Na tym, na którym teraz mam piosenki. To wtedy to było podziękowanie za 100 widzów, czyli 100 subów, patrzcie. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo. A zobaczcie, patrzcie, powiem wam ciekawostkę. Tutaj próbowałem udać, że mam męski głos. Patrzcie, męski głos próbowałem udać. I gadałem tak, wiecie. Hej, cześć, jak naruciak. Hej, cześć, witajcie, witam was serdecznie. Patrzcie to. I to była taka beka, że chuj, pa. Mikus, a dzisiaj chciałbym wam podziękować za 100 subów na moim kanale. I nie będę z tego robił jakiejś wielkiej afery. Wow. Ty, a ta muzyka, co leci w tle, to jest od Naruciaka, bo wtedy dużo Naruciaka oglądałem i byłem podjarany Naruciakiem strasznie. I kurde, ja pierdzielę, jakie to są czasy piękne. Ja to tak zajebiście słynam. Siema, Oliwka. Ja nie mogę. To powiem, oby tak dalej. Pamiętam, jak jeszcze niedawno cieszyłem się z 20 subów, ale chyba film jest nawet jeszcze z 20 subów jeszcze na kanale. Wiem, wow, mam 20 subów. Potem wróciłem na Instagramu, wow, mam 50 subów. Teraz mam 100! 100! 100! 100 subów! 100! Właśnie dzisiaj trening zrobiłem. O, siema! Wyglądasz jak streamerka, czemu jesteś streamerką? Ja jestem streamerką? No, ile masz widzów? Ale ja nie streamuję, gościa. Nie, wcale, jak ty gadałeś przed chwilą do siebie niby, ta? Do ciebie gadałam. Ta. Światełka, kamerka, Logitech jakaś tam. Nie no, jesteś streamerka. No, ile masz widzów? Dwójka. Nie no, ile, tak na serio? Mówię ci, dwójka. O Jezus, ja cię z kimś kojarzę już.
Nie no, mówię ci, masz tak na oko masz 1200 widzów. To nie jest źle. No gdzie masz takie światełko? Musi być. Zapisujesz tam ze z tyłu na tabliczce, elegancko. Musisz mieć 1200 widzów. Stwierdziłeś, że mogę mieć 1000 widzów. No bo masz tak wszystko ładnie poustawiane, wiesz o co chodzi. Kobieto, nie zawsze wszystko ładnie. Dobra widzowie, wykrywamy ją. Kto to jest? Napiszcie mi na czacie. Zmienny król, hej. Po wyglądzie XD. Oj, widzisz? Nie, no ile masz widzów? No Jezus, no nie powiesz. No bo nie mam aż 1000, no ja pierdolę. No to masz. Nie będzie. No Jezu, no to po co się kryjesz? Powiedz ile masz. Aha, jaki rudy? O Jezus. Gadasz z czatem, czy gadasz ze mną? Dobra, gadam z tobą. Co ty masz taką jakość chwilą? Jak jakość chwilą? Mam tą samą kamerkę, co ty. Strasznie rozpikselowany jesteś. No to przez Omę, wiesz? Ja bym ci tak dał na oko... 20. No to zgadłeś. O, elegancko, widzicie widzowie? Nice to meet you. 30 osób ma. 30 osób tylko masz? Nie, no ile masz? Witam, Castiel. Podaj kanał. Castiel, normalnie jak anioł. Wariatko, podaj kanał! Kurde. Po co? Bo chcę obczaić. Wariacie, po co? To powiedzcie mi nazwę tego kanału, widzowie. Ne, no to oni wiedzą, niech ci podadzą, o. No właśnie, podajcie mi kanał. Oni piszą, że masz 30 osób, ale już kanału nie podadzą. Ne. Tragedia. Ty, ale ty masz wieczną dyskotekę na chacie. Ale jaja. Nie, ja sobie lampkę zmieniam po prostu. Bo to jest Julka UK. To jest tak? W ten, o, zajebista, ej, to też sobie muszę taką kupić. Po prostu to się wkręca. Zajebista. Ja na streama odkręcam, włączam normalną, zakręcam, a... No kozak. Zmieniam. Ty jesteś Julka UK, wykryłem cię. Nie jestem Julka UK. Jak nie? No nie. Nie, teraz leci ze mną. Nie, czekaj, muszę to sprawdzić. Ale tu jest różowo u ciebie na tym live'ie, ale jaja. Ja się czuję niekomfortowo. Ja chłop. Mówią, że jak wchodzę do mnie na live, to no. Ja lubię. Różowo. To jest mój ulubiony kolor, pudrowy róż. Łapkę ci zostawiłem, suba też. Dziękuję. 4K tych subskrypcji masz. Ja podaj Instagrama. No przecież masz na live. No tak, to pewnie jest. Marcel Korzeniowski to Julia Pentak, ale jaja. Spotkałem sławną youtuberkę. Ej, masz 20 lat, nie? No. To na przykład czemu streamujesz na YouTube Gaming? Co? Czemu streamujesz na YouTube Gaming? Jak to na YouTube Gaming? Bo gram też. A po co na przykład streamujesz? To jest moje hobby, lubię. Mhm. A na przykład czemu zaczęłaś? Bo gram w gry, lubię gadać z ludźmi, zaczęłam po prostu, to jest moje hobby. Aha, to zajebiście. No nie wiem, no bo takie, wiesz, na przykład moja ciocia też ma 20 lat, a nigdy w życiu mnie nie podejrzewał, że na przykład streamuje. Wiesz o co chodzi? Jakby kurde moja ciocia streamowała, byłoby zajebiście. Normalnie ciotka, normalnie rajda bym robił ciotce. Osiema streamer Siema. Typowy. Jesteś raperem czy youtuberem? O głowę, o głowę mną nazwal. Tak weź tak, chlup i tak zdyńki. Zdyńki, wariacie. Czekaj. Ma. No, dawaj. Ale ja będę. Dobra. Aż tak. Ty jesteś nagrzany. Ja nagrzany jesteś. Normalnie. Mówią, żebym dawał świece na 10 osób. Co ty o tym myślisz? Pa, rozwalił klawiaturę, wariat. Zowie dymy. Zowie, robię dymy, patrzcie. Zobaczcie na to.
Leciałem w kosmos, widzowie. Ja no. Okularki zadymiarza aż powinienem założyć. A na ile nie? Wyglądam? Na ile wyglądam? A ja nie wiem, no, nie wiem, na jakieś 17, coś takiego? 16, a co? Podobam ci się? Czujesz do mnie miętę, widzę to. Ła, nie. A jak? Chłopie, nie. Szukam samotnej owieczki od 3 godzin. Ja już nie mogę się doczekać, ty, kumasz. 2000 osób cię widzi na żywo. Podlinkuj mi twój kanał i leć dalej, podlinkuj. I każdy mi pisze, ty, bajeruj tą owieczkę i tak dalej, każdy pisze, wiesz o co chodzi. O kurcze. Możesz mi podlinkować. Nie no, żartuję. Zobacz. Tak naprawdę mam 4 osoby na live'ie. Dopiero zaczynam. Ale dasz mi suba czy nie? Dasz mi suba czy nie? Możemy się tak umówić, że dasz mi suba? Dam ci suba, jak dasz mi follow. Mogę ci dać follow. Na Instagramie? To tutaj teraz ci napiszę mojego Instagrama. No dobra, mogę ci dać followka. Tutaj wszyscy, co oglądają, też mogą mi dać o, dobra. Follow. Dawajcie jej followa. Widzicie? Dawajcie mi follow, to tak. Ona mi wtedy da subskrybera. To czekajcie, znajdę cię zaraz. Już. Dobra, patrz, wysłałem prośbę. Dobra. Normalnie, widzowie. Chcecie zobaczyć fokę? Blondie. Może ja? No, patrzcie, widzowie. O kurde. Zaobserwujcie sobie ją. Zobaczcie, jaka foka. Zaobserwujcie ją koniecznie. Zróbcie jej fame, bo widzę, że fejmu nie ma. Nie no, dobra, siema, idę szukać Rafona. No. Ja nie mogę, ty masz 13 lat, naprawdę? Czy tam 14? Ale ja. 12 jeszcze. Jak 12? No bo 13 mam rocznikowo. Ty jesteś chyba chora, że ty masz 12 lat. No mam. Nie, to jest niemożliwe. Możliwe. Kłamiesz mnie. Kłamiesz mnie. Kłamię. Nikt ci nie mówi. Mówi ci ktoś, że wyglądasz na 17? Nikt nie wierzy w to, ile mam lat. No bo nie wierzę w to, że ty masz 12. Nikt nie wierzy. W życiu bym ci tylu nie dał. No przecież ty, nie, no ty jesteś ewidentna 17. Jakbym postawił 17 i 12, nie byłoby żadnej różnicy. Ale ja jestem niska strasznie. No i co z tego? 17 też są niskie. 1,53 m? Wątpię. No i co? No i wątpię, żeby się taka znalazła. Na pewno są takie. A nie rozumiem, jak ty możesz mieć 12 lat. Na przykład dlaczego siedzisz na OMA? No bo nudzi mi się. Szukasz dorodnego slamca alfa? Nie. A czemu? A no tak, masz 12 lat. Swojego. Masz swojego? O kurde, w wieku 12 lat to jeszcze nie miałem żadnej dziewczyny. Ja pierdolę. Mówię ci, dymy. Wiesz, że widzicie 2000 ludzi na żywo? Słucham? 2000 ludzi cię widzi na żywo i pisze, że masz 17 lat. Ojej. Co? Nie, no nie widzi mnie. A jaki kanał, skoro mnie widzi? No mówię ci, że cię widzi, no. No ale jaki kanał? Nie wierzę. 2000 ludzi na żywo pisze ci, że masz 17 lat, a ty nie wierzysz, że masz 17. Tylko mi wpiera, że masz 12. Pokaż świadectwo, jakie miałaś oceny. Słabe. To ty dopiero do podstawówki chodzisz. Mhm. Ja pierdolę. Nie wierzę w to. Oje, mam. Nie, 2006. To jest data urodzin twojej siostry albo brata. To byłaby u mnie? No nie wiem. Ej, no nie wierzysz, że... Nie, naprawdę to jest... Nie, ej, naprawdę. To przychodzi do historii ta rozmowa. Muszę z tego shota jakoś zrobić. Róbcie shoty. Zobaczcie, 12, a wygląda na 17. No tego jeszcze nie widziałem. Żeby 12, 13, 14, 15... Ja pierdolę. Nie, no naprawdę, dziwne to jest. Czemu bez koszulki siedzisz? Downie. Patrzcie, jaki oponent. Widzowie, widzicie? Ale oponent. Ty już jesteś nagrzany o to ostro, nie? Ty, siemano, nie? W ogóle, nie? Co tam siedzi? Nagrzany jesteś. Wy jakie masz na imię? No nie wiem, Meduza, a co? Nie no, nie Meduza, nie? Meduza to jest frajer, nie? Wyobraź czemu? Sobie, nie? Zorucha dzieci. A czemu? Ty to... Czemu Meduzy nie lubisz?
Z tego co, nieważne czemu nie, meduzy nie lubię, nie, ale z tego co widzę, no to ty jesteś sobą, tak? No a jak? Jesteś sobą. No, tak? A czemu siedzisz bez koszulki, wariacie? Jak masz na imię? No ja jestem... A, no, D dobrze no, wsadzi. To nie Mohamed, nie? Weź, powiedz. Jak a, D dobrze wsadzi, wiesz o co chodzi. A na przykład co robisz na Ome w sobotę, w sobotni wieczór? Wiesz o co chodzi, szukasz fok? Nie gadaj, dobra, no, no to i tak nie jesteś lewakiem, mimo tego, że prawidłowy jesteś, nie? Jak to się stało? Weź mi powiedz. Co? Co ty gadasz? Mimo... Weź mi powiedz, jak to się stało, że jesteś lewakiem, a mimo tego prawicową wiarę. Nie wiem, wiesz? Ty albo jesteś na... ja się mylę. Ty jesteś już ostro najebany, nie? Nie, to nie chodzi o to, czy ja jestem najebany, czy jestem porobiony. Tak ciebie tylko się... Wyglądasz jakbyś miał streama i gadał z widzami, co? Ale czy nie ma streama? Moich widzami są ty, także o co chodzi? A, czyli nie ma streama. Zawsze możesz się rozłączyć, nie? Ty chuj sam zostala, nie? I wiesz. A jak? Nie, no naprawdę, wyglądasz jakbyś był streamerem, bo tak jesteś taki rozgadany, wiesz o co chodzi. Tutaj tak, o. Dymy na Ome robisz. Tak. Nie no, widziałeś jakieś samotnowce, czy nie? Wiesz co, zawsze możesz sobie kurwa nagrywanie załączyć, nie? I wiesz, mnie nagrywać, nie? Także. No. Tego jakieś plusy, nie? W przyszłości. A widziałeś samotnowce tu jakieś na Ome? No wiesz, na Ome to tam chujnia się dzieje, nie? W ogóle nie, wszyscy jadą mnie, nie wiem za co, ja tylko sobie siedzę i się śmieję, a